Dzień dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavkar. Witam wszystkich oglądających i ewentualnie kupujących. Dzisiaj, według mojej opinii, mam dość popularny wóz i poszukiwany na rynku wtórnym, jakim jest Focus drugiej generacji tutaj po liftingu. W nadwoziu typu hatchback pięciodrzwiowym, skrzyni manualnej, również pięciobiegowej. I dlaczego ten wóz jest akurat bardziej poszukiwany od innych Focusów? Bo mamy silnik 1.6. 100 koni lub 101, tak jest w nomenklaturze różnie powpisywane. Silnik bardzo prosty, bardzo udany, nawet powiem wam szczerze, lepszy od 1.6 MPI z Volkswagena, bo te silniki, jeżeli są zadbane, nie zdarzają się przypadki, aby brało olej. Silnik konstrukcyjny, jak ktoś pamięta, jeszcze takie auta jak Escort na końcu produkcji wychodziły bardzo, bardzo podobne. Dlaczego ten wóz tak się dobrze sprzedaje? Łatwo wrzucić LPG, mnóstwo miejsca pod maską, części do Forda, nawet oryginalne, bardzo tanie i według mnie Focus dość fajnie się zestarzał. Ten tył jest naprawdę masywny i przy okazji ogromny, przeogromny bagażnik, dużo miejsca. No i Focusy wedle na przykład takich opcji, jak mieście do wyboru, strzelam. No największy konkurent, czyli Volkswagen Golf 5. Nie był tak dobrze wyposażony przy tych silnikach 1.6. Oczywiście Niemcy w tych latach, gdzie świetności tych aut, gdzie były świeże, wybierali diesle i one były dopasione, a tutaj dużo osób, które wybierało sobie na przykład takiego Forda benzynowego, potrafiło też dobrać wyposażenie takie fajne. Na przykład jak tutaj nie jest to mega jakiś bogacz, ale ma wszystko co potrzeba. Jak pewnie widzicie, są fabryczne przeciemniane szyby, przeciwgielne, bo nie wszystkie miały. Z tyłu są jeszcze czujniki parkowania i bardzo ważna rzecz dla wielu osób, które decydują się przede wszystkim na tą markę, jest podgrzewana przednia szyba. Świetna wygoda. Kto raz takie coś miał, powiem wam, że bardzo będzie często stawiał to jako wysoki punkt poszukiwania kolejnego pojazdu. Co jeszcze warto dodać? Wóz pochodzi od pierwszego właściciela. 10 rok, końcówka produkcji. Znaczy końcówka produkcji, akurat końcówka roku, bo to był chyba 28 grudnia. Więc można powiedzieć, że jeździ sobie od 11, ma przebiegu 245, czyli taki przebieg, jaki według powinien mnie być. Wychodzi 15-16 tysięcy rocznie, bo ma 14 lat, więc jak na hatchbacka jest według mnie akceptowalny. No i przede wszystkim według mnie fajny lakier, nie jest to taki, wiecie, dużo firmowych Focusów było taki brzydki granat bez niczego. Tu jest taki fajny atrament, ale z metalikiem i pewnie widzicie, jak byłem z drugiej strony, ładnie się wóz w słońcu zmienia ten kolor, troszeczkę mieni, tak bym powiedział. I co? Pierwszy właściciel, wóz bezwypadkowy, niepoobijany, no i przede wszystkim bez korozji, bo jest dużo tańszych Focusów, droższych, ale potrafią być bardzo zgnite. Dobra, przechodzimy do środka. A, no jeszcze nie wspomniałem, że technicznie, jak sobie tam zdjąłem kołpaki, tarcze świeżuteńkie, 4 sztuki, on jest również na oponach wielosezonowych Bridgestone'a, jak się nie mylę. No i też widać, że bieżnik jeszcze komuś polata. Spójrzcie, jeszcze ładna opona. No i technicznie według mnie bez zarzutu, więc taki wóz w dość niskich pieniądzach to jest duży plus, bo nie trzeba do niego dokładać tam jakiś kolejny procent wartości. Dobrze, moi mili, nagram wam wnętrze. Książka serwisowa jest dość krótka, do chyba 50 tysięcy kilometrów. Pod maską macie jeszcze jakieś karty wymian. Nie tak wam mówiłem, klocki, tarcze i opony też ktoś widać, że wymieniał, więc to nie jest tak, że ktoś tego samochodu już nie dotknął od 400 tysięcy kilometrów. Dobra, to już mamy z głowy i opowiem wam o wnętrzu, bo w środku powiem wam, że jest lepiej wyposażony niż nawet na zewnątrz. Bardzo fajna wersja, jak na ten, mówię, najsłabszy silnik, proszę. Macie te fotele, fajniejsze, bo też były zwykłe, bez tego paska. Też ładnie utrzymane, widzicie, tutaj jest nic mniej podklejane. Ford miał plastiki dużo lepsze, bo po prostu się nie zdzierały. Oczywiście chromowane klamki, jak widzicie, duży, pojemny schowek. Proszę, tutaj można do niego dużo nawrzucać, jak to w Fordzie. Na środeczku fajna rzecz, bo rzadko się zdarza, nawigacja z dużym kolorowym ekranem, sprawna, zwykła klimatyzacja i jak się nie mylę, możecie chyba podłączyć sobie Bluetoothem telefon, więc jest to według mnie duży plusik. Proszę bardzo, niżej tutaj też te przyciski dobrze wyglądają, bo często jest tak, że z nich odklejała się farba. Jak mówiłem, podgrzewana przednia szyba, przycisk i podgrzewane przednie fotele.
Dalej, gałka zmiany biegów też jest taka srebrna i też jest taka wersja, bo normalnie potrafiły być czarne. Przy okazji macie USB-ka i AUX-a, to też nie było dwa miejsca na kubek, ale oni tu używali tego jako popielniczki w pewnym sensie, proszę. Jak widać, nie było tutaj palone. Duży jakiś kolejny schoweczek. Przechodzimy na kierownicę. Spójrzcie, 250 tysięcy, a kierka bardzo ładna, niezniszczona i też ta fajniejsza, bo były czteroramienne. A tu taka ala, coś powiem, titanium dokładnie, jak było z modelami Forda. Tu macie sterowanie sobie radijkiem. Podgłaszanie. Oczywiście manetki od wycieraczek. Tutaj manetka od komputera pokładowego. Możecie sobie ustawić. Mi się też wydaje, że można wejść, zmienić w ustawieniach na język polski, ale nie wiem, czy nie musi być zgłaszony, zgaszony. Wejdę w Anzige. Sprache. Dobra, sprawdźmy. Odkryjmy tajemnicę Forda. Proszę, cudownie, jest język polski. Super. Dobra, dalej włącznik świateł i oczywiście przeciwmgielnych. Tutaj też takie fajne chromowane nakładki na pedały. No i jakaś, patrzcie, kizimiziana wycieraczka pod nogi. Jeszcze takiej nie widziałem. Śmieszna. No i tutaj też boczek, patrzcie, ładny, niepodklejany. To też się nie ściera w tych Fordach. Fajny plus. Nie niszczy się, wygląda przyjemnie po tylu latach. I spójrzcie, jak wygląda bardzo dobrze mój fotel. Fotel to jest idealny, dosłownie. Nawet nie jest omeszony, gąbka nie powciskana. Tak samo tutaj. No i oczywiście sterowany w kilku płaszczyznach. Suficik czysty, w bagażniku również. Ogólnie naprawdę przyjemne autko. No i chyba o wozie to tyle, co mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć. Pamiętajcie, że u mnie wszystkie samochody są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli tego samochodu, jak nie macie, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go przywieźć na lawecie. I również jeszcze dodam Wam, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam pokazać podobnego na zamówienie lub też ewentualnie jakiegoś innego auta, jeżeli moje filmy Wam się podobają. A jak się podobają, to polubcie moją stronę i zasubskrybujcie sobie kanał na YouTubie. Jak macie pytania, to oczywiście możecie zostawić je w komentarzu lub też mailu lub przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. To by było na tyle. Pozdrawiam i cześć. We'll be right back.